Halo widzowie, słuchajcie, znajduję się dzisiaj na łowisku karp lisi ogon. Przyjechałem sam na jedną szybką nockę. Zajęłem stanowisko numer 10. Rozwinąłem się już. Mam wszystko ogarnięte. Wszystko leży tak, jak powinno leżeć. Miałem już zabrania. Niestety obydwie spinki. Także jak na razie jest godzina chwilę po 19. Niecałe 30 minut, były dwa odjazdy i niestety dwie spinki, nie? Aktualnie dwa razy ryba pobrała pelet, soczysta morwa, 16 mm. Zamieszana tam w dipie, Stop Liquid, Match Pro. Morwa wygląda tak, jest Scarp Signal Bite, hook pelet, soczysta morwa. Mniej więcej tak wygląda. I na to na razie dwa brania były. Tyle na wstępie. Jak będzie się coś działo, będę dawał wam znać. Piątka. Proszę bardzo, mamy pierwszego karpia. O Jezus, co tu się stało? 9 kilo! Równo 9 kilo. Pierwsza ryba wyjazdu. Po trzech spinkach nareszcie mamy karpia. Także udało się nareszcie. Ładny, piękny, zdrowy karp. Oblejemy go jeszcze wodą trochę, żeby doszedł nam. Zaliczona, widzimy się przy następnej rybie. Słuchajcie, w przeciągu 10 minut mamy dwie ryby na macie. Dzieje się, dzieje. Kurde, aż sam nie wierzę w to, co tutaj się dzieje. Tylko zastanawia mnie to właśnie, bo mi się zdaje, że on był podhaczony. Chociaż zaraz zobaczymy. O, jest ładny, grubiutki, nie? A nie. Normalnie, ładnie wpięty tutaj w dolną wargę. O, leciutko wyszedł haczyk. Trochę mi dał w kość. O, ładny, grubiutki jest. O. Dobra. Dobra, zważę go. Dobra, karp waży 9 kilo. Także ładna sztuka. Już wam go pokazuję. O, proszę bardzo, ładny, grubiutki. Także fajnie. Tutaj nie wiem, czy będziecie widzieli to. Jakieś chropki. Nie wiem, co to w ogóle jest naprawdę. Jak będziecie wiedzieli, co to jest tutaj na ogonie, dajcie znać. A tymczasem wypuszczamy karpika z powrotem do wody. O, dzieje się, dzieje. O. Dlaczego? O Jezu, co on tutaj ma? Zaraz wam pokażę. No nie,
maty nie spadaj. Ojejku. No pokaż się, tylko do kamery. Do kamery się pokaż, kolego. Nie chcesz się pokazać, co, twardzielu? Zobaczcie, taki ładny karpik. O, nie wiem, czy widzieliście, ma jakieś brązowe plamy. Nie wiem totalnie, co to jest. Jak będziecie wiedzieli, co to jest, napiszcie w komentarzu, proszę was. Teraz go szybko zważymy. Taka mała skocznia od ryb. Proszę bardzo. Cała rodzinka kaczek całą noc mi towarzyszyły. Całą noc jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem młodych. I o, tutaj mama. Tutaj mama, proszę bardzo. Przed chwilą wyciągnąłem jeszcze karpia. 8 kilo. Nie nagrałem go już, bo już kurde, naprawdę to był 10 karp, nie chcę już nagrywać. Nagram, mam zaraz zakończenie. Dobra, słuchajcie. Jestem już w domu. Niestety rozładował mi się aparat. Także materiału dużo nie będzie z tego wyjazdu na dziś ogon. Ale udało mi się wypracować 15 brań, z czego 10 tylko wyjętych. Karpie były bardzo naprawdę ładne. Wkleję wam w filmie zdjęcia po prostu z tego wyjazdu. No i jakiegoś tam krótkiego materiału tak naprawdę będzie trochę tego. Także mam nadzieję, że nie będzie dosyć krótki, ale za to chociaż pokażę, jakie piękne karpie są na łowisku karp Lisi Ogon. No i mam nadzieję, że następnym razem po prostu nie zapomnę naładować akumulatorów do aparatu, żeby było wszystko na kamerze uwiecznione. No ale każdy tak zaczyna, zawsze można od czegoś się zaczyna, zawsze można o czymś zapomnieć, nie? Killerem tej nocki oczywiście morwa, tak jak wam na początku filmu przedstawiłem. 16 mm pelet morwa, tego wymieszana w dipie. Na nic więcej po prostu no nie łapałem. Naprawdę cały czas tylko morwa. Ani halibut, ani truskawka, ani ananas, ani łosoś. Na nic naprawdę ryba nie brała, tylko naprawdę tylko na morwę. Chłopaki tam siedzieli na pierwszym, drugim, trzecim stanowisku i też oczywiście łapali na morwę, no i też mieli wyniki, nie? Także ryba akurat bardzo dobrze, bardzo zasmakowała jej chyba morwa, no i dlatego brała, nie? Będzie następny film z zasiadki Dali się w ogonie, już niedługo, prawdopodobnie w weekend się pokaże, także możecie czekać, również będą duże karpie, a za niedługo odwiedzimy również łowisko Samsieczne. A więc wyjazd uważam za udany, to tyle w tym materiale, dziękuję za obejrzenie, cześć!